Pierwszy mecz z Norwegami. Tu wydaje mi się, że nikomu nie trzeba przedstawiać drużyny z Norwegii. Tak naprawdę sama czołówka, na każdą pozycję, gdzie się nie spojrzy, no to mają zawodników, którzy grają w najlepszych klubach na świecie. I to na pewno czeka nas ciężkie otwarcie. I tak naprawdę jedynie będąc przygotowanym na 100% i grając na 100% swoich umiejętności, gdzieś można mieć jakieś... można myśleć o tym, żeby spróbować powalczyć o wygraną. Po tym drugim meczu ze Słoweńcami, tu wydaje mi się, że tym bardziej polskim kibicom nie trzeba przedstawiać, szczególnie po tych ostatnich mistrzostwach świata, które odbyły się w Polsce, to wydaje mi się, że mamy też coś do udowodnienia po tym meczu i na pewno chcielibyśmy pokazać, że to, co się wydarzyło na początku tego roku, żeby to tak naprawdę był wypadek przy pracy i to było coś, co nie powinno się wydarzyć. No i ostatni mecz z Wyspami Owczymi, to wydaje mi się, że to jest rywal, gdzie można łatwo go nie docenić, bo tak naprawdę może się każdemu wydawać, co to jest za kraj, Wyspy Owcze, drużyna też bardzo młoda, jednak to też jest drużyna, która posiada dużo jakości. Wystarczy spojrzeć na środkowego, co on robi w tym sezonie w zespole z Kielu. Także to naprawdę to też jest drużyna, która potrafi grać w piłkę ręczną i też na pewno nie będzie łatwe spotkanie.